Hej wszystkim z tej strony Prestik. Witam was po kolejnej malutkiej przerwie, ale nie przedłużając, zaczynamy. Witam was po raz kolejny w imperialnych achievementach. Dzisiejszym achievementem, którym wam pokażę, jest Czech and Blances, startując jako Bohemian. Posiada i co najmniej dwa przywileje dla każdego ze sejtów, posiadając ponad 50% landu. A czym ten jest bardzo prosty, można go zdobyć praktycznie drugiego dnia, ja już mam zdobytego, więc zbytnio nie będę przedłużał. Głównym celem, który robimy, jest wystartować jako Bohemia. W momencie, gdy wystartujemy jako Bohemia, wchodzimy w opcję uwalniania wasala i wybieramy sobie, którego wasala chcemy uwolnić i dajemy play jako Released Subject. W tym momencie zaczynamy jako Released Subject, przechodzimy do estate'ów i widzimy, że mamy 100% Kronlandów. I w momencie, gdy damy im dowolne dwa przywileje, tylko trzeba uważać, aby te dwa przywileje nie zjechały nam poniżej 50% Kronlandów. Potem sobie czekamy jeden dzień i achievement powinien nam wyskoczyć, ponieważ achievement ten określa, że mamy zacząć jako Bohemia. Nie mamy skończyć tego jako Bohemia, ale mamy zacząć. A uwolniony wasal zawsze zaczyna z 100% Kronlandów, przez co łatwiej jest dać dwa dowolne przywileje krajowi, czyli estate'om. Jest dzięki temu wszystko łatwiej. To było już wszystko na dzisiaj. Widzimy się niedługo w trochę dłuższych poradnikach. Ja znikam. Hejka wam, cześć, miłego dnia.